Cześć, jest jestem Klaudia Tocanon. No i już, witam Was w szybkich odpowiedziach. Dany jest wzór funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej. Na szkicy wykres tej funkcji znajdują współrzędne wierzchołka, współrzędne punktu przecięcia wykresu z 8 OY oraz współrzędne kilku innych punktów należących do tego wykresu. Następnie podaj zbiór wartości funkcji f, maksymalne przedziały monotoniczności tej funkcji. No trochę roboty jest. Ale to nic nie szkodzi. Zaczynamy sobie tutaj od podpunktu A i wzór ogólny na funkcję kanoniczną. To jest tak, że mamy A, który mówi nam, czy funkcja jest uśmiechnięta, czy smutna. Jeżeli A jest dodatnie, to mamy uśmiech. Jeżeli jest ujemne, to mamy smutną bluźkę. W tym miejscu zawsze jest X, o to niczego nie zależy. Mamy tutaj minus p, to zawsze jest do potęgi drugiej, plus q. I współrzędne wierzchołka to p i q. Także my tutaj, jak w tym przykładzie a, nie mamy tego początku. To oznacza, że wierzchołek ma 0, a wyraz wolny to q, czyli ta minus 4, które tutaj mamy. Ok, urzędne wierzchołka już mamy. To teraz parę innych punktów, które sobie tutaj damy do tabelki, aby móc narysować tę funkcję. I podziałamy tu sobie, myślę, że jakbyśmy dali minus 3, to będzie 9. No, spoko. To zrobimy sobie tak. Minus 3. Koniecznie zrobimy sobie minus 2, minus 1, 0. Nie zapominajmy o tym zerze. No i teraz 1, 2, i 3. I myślę, że to będzie takie legitne. Dobra, no to lecimy. Minus 3 do potęgi drugiej to jest 9, odjąć 4 to jest 5. Minus 2 do potęgi drugiej to jest 4. 4 odjąć 4 to 0. Czyli tu mamy miejsce zerowe tej funkcji. Ok, teraz mamy minus 1, no to minus 1 do potęgi drugiej to jest 1 odjąć 4 to jest minus 3. I teraz dla jedynki to też będzie minus 3. Dla dwójki 0, dla trójki piątka. Rysujemy sobie tutaj wykres tej funkcji. U Was on, on oczywiście będzie przecudowny. Ja to może jeszcze trochę podniosę. U mnie jest na oko. I tutaj muszę dać piątkę. Tutaj mam maksymalnie, czekajcie, zrobimy 1, 2, 3, tutaj tak samo. 1, 2, 3. Na y mamy jeszcze minus 4. No to powiedzmy, że będzie tu. Dobra. Zaznaczamy. Minus 3, czyli tutaj, do piątki. To mamy to tu. Potem minus 2, to mamy 0. Tu. Potem minus 1 to minus 3. To powiedzmy, że tu. Potem jest 0. Minus 4. I już odbijamy. Tak. I tutaj będzie. Gdzieś tu. Rysujemy to sobie. Hop. I hop. Tutaj przeciągamy, że to oczywiście leci nam dalej. Oprócz wierzchołka mamy tu jeszcze podać punkt przycięcia wykresu z osią OX. I to również jest ten. Wierzchołek. Ponadto mamy tutaj podać zbiór wartości. Zbiór wartości tej funkcji to jest y należący do przedziału. Najmniejszy y jest tutaj, czyli na minus czwórce, i nie mamy tutaj maksymalnego, czyli będzie tutaj plus nieskończoność, i jeszcze mamy tutaj podać przedziały monotoniczności. Widzimy, że funkcja najpierw nam na maleje, czyli robimy sobie f od x, które jest malejące dla x należącego do przedziału. I to się tam ciągnie, czyli jest od minus nieskończoności aż dotąd, czyli pamiętajcie, że czytujemy x, czyli będzie do zera. Potem od tego zera funkcja zaczyna nam rosnąć, czyli będziemy mieć od tego zera, ale już do plus nieskończoność pod punkt B. Tutaj podobnie wierzchołek, najpierw 0, teraz wyraz wolny będzie 1. Robimy sobie tabeleczkę x, y i tutaj też zrobimy sobie tyle punktów, bo to potem jest dużo łatwiej Narysować. To weźmiemy sobie tutaj minus 3, minus 2, minus 1 i już mamy 0, 1, 1, 2, no i 3. Dobra. Wyliczamy. 3, znaczy minus 3 do 2, 9 plus 1. Mm, to będziemy tutaj, aha, bo tu mam minus x. -a. Ok. Dobrze, że zobaczyłam w podręczniku. To jeszcze raz. Mamy minus 3 do drugiej, to daje nam 9. Teraz z tego się robi minus 9 dodać 1, to będzie minus 8. Teraz z tego jest 4 minus 4 plus 1 minus 3. 1 minus 1 plus 1, 0. To tutaj 0, tu minus 3, tutaj 8. Znowu próbujemy to narysować. Najwięcej mamy tu na ósemce, na minus ósemce, tutaj znowu 1, 2, 3, 1, 2, 3. I lecimy. Minus 3, minus 8 to jest tutaj. Potem minus 2, 3. No to powiedzmy, że gdzieś w połowie będzie 4. To gdzieś tu będzie 3. To mamy tu. Teraz dla jedynki jest tu. Potem jest na zerze. Jest... Poczekajcie, bo na zerze tu jest 1. Nie, dobrze jest, ok. I potem jak x jest 0, to tu jest 1. Potem jest tu. Tutaj. I tutaj. Okay, wygląda to tak. Wierzchołek już mamy, który jest od razu punktem przecięcia wykresu z 8 o y. Zbiór wartości. Czyli tym razem nasz y nie ma najmniejszego y, a ciągnie nam się to od minus nieskończoności aż do tej jedynki. I przedziały monotoniczności. Teraz funkcja jako pierwsza to nam rośnie. Czyli mamy. Może tutaj, żeby się nikomu nie pomyliło. F od X najpierw rośnie dla X, -a należącego do przedziału. Tutaj nie ma startu, czyli od minus nieskończoności do zera. Pamiętajcie, że jeden jest na Y. Włącznie i F od X, które nam tutaj maleje dla X. -a który jest od zera, ale to nam tam leci do plus nieskończoności. Ok, to teraz podpunkt. punkt C lecimy wierzchołek i widzimy, że tutaj mamy już ten początek, więc tu jest plus, tu jest minus, więc uwaga, zmieniamy znak na przeciwny. Będziemy mieć nasz wierzchołek minus 3, Tutaj nic nie ma, to znaczy, że wyrazu wolnego nie ma, będzie 0. x, y i tworzymy tabelkę. Żeby się ładnie odejmowało, to zrobimy sobie minus 6, minus 5, żeby te liczby nie były takie ogromne. Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. 0. Dla minus trójki wartość już mamy. To sobie wpisujemy. Dobra. No to mamy tak. Minus 6 plus 3 to minus 3 do potęgi drugiej. 9. Będzie minus 9. Minus 5 plus 3 to minus 2 do potęgi drugiej. To 4. I ten minus. Minus 4. Będzie minus 1. Minus 1. Minus 4. Minus 9. Rysujemy sobie tutaj. Nie wiem, chyba tutaj sobie to narysujemy. Albo tak. Bo. Dobra tu. Wartości dodatnich i tak nie mamy, więc to może być takie malutkie. I mamy. Jeden, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Rysujemy minus sześć, minus dziewięć. Następnie mamy minus pięć i minus cztery. 1, 2, 3, 4 tutaj potem mamy minus -4-1. Minus tu nam wchodzi wierzchołek i minus 2 minus -1 znowu... potem mamy minus 1 minus4. I to to 0,9. Czyli to jest ten punkt przecięcia z osią Y. Tym razem jest w innym miejscu. No, powiedzmy, spróbuję to zrobić jeszcze raz. Pościemniamy, przeniesiemy punkt. Dobra, mamy. No to wypisujemy. Zbiór wartości to y należący, tutaj nie mamy najmniejszego, czyli leci od minus nieskończoności do, patrzymy na y, czyli do zera, włącznie. Natomiast najpierw funkcja nam rośnie. I mamy tutaj x należący do przedziału, odtąd. Czyli od minus nieskończoności do minus trójki włącznie. A potem od tej minus trójki funkcja zaczyna nam maleć. I już tak do plus nieskończoności. To teraz pod punkt D rozpiszemy tu. I tu już mamy taką pełną postać kanoniczną, wierzchołek i patrzymy. Tu jest plus 1, to do wzoru dajemy minus 1. Jest tu już Q, czyli będzie minus 3. Ok. No to tabelka. Dużo liczenia, to nie zrobię aż tylu punktów. Ja to policzę w pamięci. Znaczy ja to już mam rozwiązane, nie będę ukrywać. A wy sobie to po kolei podstawiajcie, żebyście zobaczyli, że faktycznie wyjdą wam takie wyniki jak mi. To mamy piątkę, minus jedenka. Dla minus jedenki już mamy to wyliczone. Wpisujemy minus trójkę, minus jedenka i piątka. Jeden, dwa, trzy. A tutaj jeden. Jeżeli chodzi o Y, minus jeden. Minus trzy i pięć. Rysujemy minus trzy, minus pięć, czy znaczy pięć. Minus 2, 1. Minus 1, jeden. 3. Minus jeden, minus Potem mamy 0, 1, czyli punkt wycięcia z osią o I 1, 5. Okej. No to jeszcze tutaj musimy dopisać zbiór wartości. Y należy do zbioru i patrzymy na najmniejszy czyli od minus trójki do plus nieskończoności. Funkcja najpierw nam maleje dla X należącego do przedziału od minus nieskończoności do, pamiętajcie, że my tutaj odbijamy X, czyli będzie do minus jedynki włącznie. I potem od tej jedynki, to nam zaczyna, minus jedynki zaczyna rosnąć do plus nieskończoności. No to pod punkt E, wierzchołek jest minus, no to 2, tutaj minus 1. Weźmiemy sobie to tak dla minus 1, 0, 1. Mamy trzy punkty na lewo od wierzchołka, bo tak to właśnie Wam wyliczam. Jest wierzchołek. Czyli jeszcze tutaj 3, 4 no i pięć. Znowu sobie tutaj podstawiacie, wyliczacie. Ja podstawiam od razu, bo trwałoby to miliony lat. Zobaczcie, że mamy to aż na minus 10. Dodatnich nie ma. Czyli ten nasz wykres. Znowu tu będzie taki chudziutki, a bardzo wyciągnięty w dół. Dobra, tu mamy tak minus 1, 1, 2, 3, 4, 5. I teraz tutaj.

Punkt z 8 o y, potem mamy 1, gubiłam yy, się, Minu, yy, mamy 1 minus 2, potem mamy 2 minus 1, potem nam wchodzi tutaj 3 minus 2, wchodzi nam 4, 5 i tu na tą dychę. Dobra, to mamy zbiór wartości, czyli y należy do przedziału. Znów tutaj nie mamy najmniejszej wartości, czyli będzie od minus nieskończoności do minus jedynki włącznie. Najpierw funkcja nam rośnie dla x należącego do przedziału. Od minus nieskończoności pamiętajcie, że tutaj odczytujemy x, czyli włącznie do, do dwóch. I potem od tych dwóch funkcja zaczyna nam maleć. Dobra, na szczęście jesteśmy już na ostatnim przykładzie. Wierzchołek. Tutaj jest minus, to git, wpisujemy 4. Nie ma wyrazu wolnego, no to 0. To już widzimy, że tu jest ta czwórka, nie? Ale tu jest jedna druga. To, żeby to się dobrze liczyło. To dobrałam Wam tutaj wartości. Takie. Minus 2, 0, 2, czyli trzy wartości na lewo. Wchodzi wierzchołek 6, 8, 10, bo najważniejsze jest to, żeby życie sobie ułatwiać. I wtedy mamy 9, 4, 1, 1, 4, 9. I tutaj mamy głównie y -ki. dodatnie. To teraz to będzie odwrotny. Czyli taki malutki tu, a tu wysoko do góry. x minus 1, minus 2. Będziemy sobie tak robić 2. Cztery, sześć, osiem, dziesięć. Ta ostatnia kraseczka to jest dziesięć. Y jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Minus dwa, dziewięć. 0, 4, 2, 1, 4, 0. Tutaj mamy ten punkt przecięcia z 8 o Y. 6, 1, 8, 4. Powiedzmy, że tu. No i ta kreska jest gdzieś. Zbiór wartości, czyli y należący do przedziału, tym razem od 0, bo pamiętajcie, że odczytujemy y, do plus nieskończoności. Jeżeli chodzi o to, no to funkcja nam najpierw maleje dla x. Y, tutaj to się oczywiście ciągnie tam dalej. Mamy od minus nieskończoności do czwórki. I potem funkcja nam zaczyna rosnąć. Dla X, -a, właśnie od tej czwórki, już do plus nieskończoności. Mam wrażenie, że ten odcinek trwał naprawdę długo. Docencie to, proszę, zostawcie lajka, like zostawcie suba i. No i już.